Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj to będzie takie podsumowanie kosmetyczne znowu lutego, czyli ulubieńcy, rozczarowania i jakieś takie kosmetyki przeciętne, o których po prostu chciałabym Wam opowiedzieć kilka słów. Chyba trochę się spóźniam z tym filmikiem, bo widziałam, że wiele ulubieńców już miesiącowych się pojawiło na YouTubie, ale to chyba nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. Także już bez względnych wstępów zaczynam i zacznę od kosmetyku, który wcale mnie nie zdziwiło, że tak bardzo mi się spodobał, albo inaczej mówię, może miałam nadzieję, że tak bardzo mi się spodobał, bo miałam naprawdę ogromne oczekiwania co do niego i rzeczywiście się nie zawiodłam. Mowa tutaj oczywiście o balsamie do oczyszczenia twarzy Emma Hardy. Balsam dostałam w prezencie od Justynki z bloga Kokosek88. Jeszcze raz Ci za niego dziękuję. Słuchajcie, jest to wspaniały kosmetyk. No, to jest kosmetyk, który ma rzeczywiście bardzo dużą renomę i wiele się o nim mówi i na pewno już o nim słyszałyście. I jak to często jest z tego typu kosmetykami, no wiecie, dużo się o nich mówi, są znane, a później jak używamy, to stwierdzamy, że właściwie nie wiadomo o co tyle szumu, ale z tym balsamem muszę przyznać, że rozumiem zachwyt nad nim, bo naprawdę jest świetny. Słuchajcie, pokażę Wam na przebitkach, ja używam tego balsamu już od miesiąca, używam go dokładnie przez cały luty i używam go autentycznie codziennie. A to zużycie, jak widzicie tutaj, jest naprawdę niewielkie, także to opakowanie wystarczy na, podejrzewam, pół roku. Nie jest to tani kosmetyk, bo tutaj mamy 100 ml i to 100 ml kosztuje aż 40 funtów. Oczywiście można znaleźć go na jakichś tam promocjach, ale w przeliczeniu na wydajność tego kosmetyku, jak sobie policzymy, ile miesięcznie on nas kosztuje, to myślę, że ten jednorazowy wydatek jest jak najbardziej usprawiedliwiony. Słuchajcie, ja nie używam go do usuwania makijażu. Uważam, że jest to kosmetyk zbyt dobry i zbyt drogi, żeby go marnować po prostu do rozpuszczania maskary czy podkładu. Więc ja najpierw swoje wieczorne oczyszczenie twarzy zaczynam od olejku, takiego najlepiej z emulgatorem czy jakiegoś innego, który po prostu zbierze mi makijaż z oka, makijaż z całej twarzy, podkład, krem przeciwsłoneczny również, czyli to wszystko rozpuści i zmyje. Jeżeli zostało mi coś na oku, głównie to maskara czy jakaś tam kredka, to wtedy domywam to jeszcze płynem micelarnym i później delikatnie osuszam skórę twarzy jakimś tam ręcznikiem i wtedy nakładam sobie odrobinę tego właśnie balsamu Emma Hardy. On się przepięknie na skórze rozprowadza, pięknie się rozpuszcza, jego trzeba naprawdę niewiele i rzeczywiście możemy sobie wykonać takie drugie oczyszczenie twarzy w połączeniu właśnie z masażem. I właśnie o ten masaż mi chodzi, bo ja wcześniej no też starałam się masować swoją twarz przy wieczornym oczyszczaniu, ale ponieważ ten balsam jest tak przyjemny w używaniu i jakoś tak mi jest go szkoda, wiecie, zmyć od razu, więc rzeczywiście ten masaż twarzy no, wykonuję troszeczkę dłużej. Nie wiem dokładnie ile, może minutę, może dwie, ale wykonuję ten masaż twarzy i rzeczywiście jest to takie bardzo relaksacyjne i ten balsam naprawdę bardzo fajnie tą skórę oczyszcza. Jeśli chodzi o zapach, to tutaj nie mogę się zgodzić, żeby on był jakiś świetny, bo wiele osób uważa, że to jest piękny zapach. Dla mnie to jest taki zapach olejowy, może w połączeniu z jakimś tam olejkiem eterycznym, ale nie jest on jakiś nieprzyjemny, ale nie jest też jakiś tam, wiecie, zapach, na który mogłabym się zachwycać. Natomiast jeśli chodzi o działanie, to uważam, że jest rewelacyjne. Co też ważne, on oczywiście zmywamy go ściereczką, zaraz Wam pokażę tą ściereczkę i on nie pozostawia na skórze w ogóle żadnej tłustej, żadnej lepkiej warstwy, żadnego filmu. Skóra jest przepięknie oczyszczona, jest nawilżona, ale jednocześnie jest zupełnie jakby pozbawiona jakiegokolwiek właśnie, jakichkolwiek pozostałości po tym balsamie, bo często tego typu balsamy właśnie pozostawiają taką lekką, tłustą warstwę na skórze, co nie każdemu może odpowiadać. Tutaj po tym balsamie nie zostaje na skórze absolutnie nic. Jeśli chodzi o ściereczkę, to oczywiście to w komplecie mamy te ściereczki, to są takie dwustronne. Z jednej strony mamy tą taką frotę, czy też mikrofibrę, a z drugiej strony taką chyba muślinową. Ja osobiście wolę tą muślinową stronę, która jest teoretycznie bardziej szorstka. Ta frotę jest bardziej miękka, natomiast ja nie lubię tego uczucia dotyku tej frotę do twarzy. Jakoś mi się to potem przykleja do twarzy, ona jest, wiecie, taka zszyta razem, więc jak ja potem przeciągam, to mi się to tak jakoś rozdwaja, ciągnie, nie wiem. Jakoś nie mogę się do tego przyzwyczaić. Częściej używam tej strony do takiego lekkiego właśnie osuszenia, raczej niż do mycia. Natomiast ta druga strona, ta muślinowa, rzeczywiście jest bardzo fajna. Ona jest delikatna, ale jednak troszeczkę, wiecie, taki
to takie oczyszczanie, to lekkie szorowanie, bym powiedziała, jest wyczuwalne, ale oczywiście to jest tylko tak w cudzysłowiu. Podoba mi się to, że ta ściereczka, ona jest, wiecie, no dosyć gruba, dlatego jak zmoczymy ją ciepłą wodą, to rzeczywiście przykładamy, wiecie, zanim ją wyciśniemy i przyłożymy do twarzy, to ona już nie zdąży wystygnąć, także przykładamy do twarzy rzeczywiście taki ciepły jeszcze ten ręczniczek, dzięki temu te olejki się po prostu rozpuszczają i dzięki temu ładnie się zmywają z twarzy i tą twarz przy okazji oczyszczają. Także rewelacyjny kosmetyk i naprawdę mogę go Wam polecić. Wiem, że jednorazowo to jest duży wydatek, ale tak jak mówię, jeżeli sobie to przeliczymy na jego wydajność, to myślę, że warto polować na jakąś promocję, czy nie wiem, zażyczyć sobie to w prezencie z jakiejś tam okazji, bo uważam, że jest świetny. Dalej słuchajcie, kosmetyki, które testuję w ciągu ostatniego miesiąca, myślę, że tak już z dobre 3 tygodnie te kosmetyki testuję. Mowa tutaj o kosmetykach z firmy Foam London. O tej firmie ja już Wam wspominałam wcześniej, to są kosmetyki, z którymi ja się poznałam dzięki pudełeczku Love Lula. Również o tych kosmetykach wspominałam przy okazji podsumowania rocznego 2017, jako właśnie firmę odkrytą w zeszłym roku. Słuchajcie, jestem w posiadaniu 3 kosmetyków, które zakupiłam. Ten jeden tutaj od kogoś okazyjnie, 2 w promocji. No i właśnie, jeśli chodzi ogólnie, to są kosmetyki, które głównie opierają się na jedwabiu, czyli mają one mieć właściwości silnie nawilżające, regenerujące, odbudowujące skórę, również zabezpieczające tą skórę. Są to kosmetyki również bardzo drogie, przynajmniej moim zdaniem. Ale jeżeli oczywiście coś Was zainteresuje, to już od razu powiem, że warto czekać na promocję, bo możemy te kosmetyki kupić bezpośrednio ze strony producenta lub też ze strony Love Lula. Przypominam, że Love Lula wysyła za granicę za darmo, za zamówienia o wartości powyżej 15 funtów i bardzo często, znaczy nie wiem czy bardzo często, ale od kiedy obserwuję Love Lula, to już chyba 3 razy pojawiła się promocja właśnie na minus 40% na te kosmetyki, także warto się wstrzymać, warto poczekać i po prostu na taką promocję polować. Ostatnio ta promocja była, o czym Was informowałam oczywiście na Facebooku. No i właśnie zakupiłam. Wcześniej zakupiłam esencję, zakupiłam taką malutką wersję 10 ml serum nawilżającego i kremu pod oczy. I teraz po kolei Wam opowiem o tych kosmetykach. Jeśli chodzi o tą esencję, oczywiście piękne szklane opakowanie, takie przydymione, jak to się mówi, frosted glass, z piękną pompką, wszystko oczywiście zapakowane jeszcze w kartonik. Jest to esencja, natomiast ja spodziewałam się jakiegoś takiego bardziej żelowej konsystencji, natomiast to jest zupełnie wodniste. Jeszcze na dodatek producent mówi, żeby to wylać na wacik i wetrzeć w skórze. Ja oczywiście tego nie robię, tylko bezpośrednio na dłoń wylewam 1-2 pompki i szybciutko wklepuję to w skórę twarzy, żeby mi się to nie rozlało, nie zmarnowało. Także zupełnie wodnista konsystencja. Słuchajcie, to bardzo ładnie pachnie, to ma taki lekko charakterystyczny chyba dla wszystkich tych kosmetyków, taki lekko bym powiedziała anyżowy zapach. No to ładnie się wchłania, nie pozostawiając żadnej lepkiej warstwy, ładnie tą skórę nawilża, natomiast dla mnie jest to po prostu bardzo drogi tonik do twarzy i naprawdę ja nie widzę tutaj żadnych spektakularnego działania tego kosmetyku. Oczywiście jest on przyjemny w użyciu, ładnie nawilża, przygotowuje tą skórę do przyjęcia następnych później kosmetyków, ale mi się wydaje, że tak dużo jest tego typu kosmetyków za dużo niższą cenę, że po prostu ja do tego kosmetyku już nie wrócę. Jak widzicie, wykorzystam 1/4 opakowania, korzystałam, używam go i rano, i wieczorem, no przez prawie miesiąc, także jest to kosmetyk wydajny, niemniej jednak uważam, że jest najzwyczajniej w świecie nie wart swojej ceny, jak za to, czym jest i co robi. Dalej serum do twarzy, tak jak widzicie, tutaj mam 10 ml, to jest po prostu, zakupiłam to od kogoś. To jest takie serum Hydra Plump, czyli nawilżające, takie wypełniające tą skórę od środka. Również, tak jak Wam to pokażę na zbliżeniu, jest to serum o konsystencji zupełnie wodnistej, przez co mam wrażenie, że jest niewydajny i jest również trudne w aplikacji. Ja na początku próbowałam sobie wylewać kilka kropel na dłonie i wtedy go wklepywać w skórę twarzy, natomiast to się u mnie nie sprawdza, dlatego że zanim ja zdążę go wklepać w twarz, to on mi się po prostu już wchłania w skórę dłoni najzwyczajniej w świecie, albo gdzieś mi tam między palcami przecieka i przez to się marnuje, dlatego ja w tej chwili no, przykładam sobie tą pipetkę i bezpośrednio na skórę sobie tą pipetką te kropelki wylewam i po prostu w skórę wklepuję. Pełne opakowanie, oczywiście 30 ml kosztuje tego serum chyba coś ponad 40 funtów, także kosmetyk stosunkowo drogi, oczywiście kupiony w tą 40% zniżkę
kieliszką, to już nie jest aż tak tragicznie. Mimo wszystko ja tutaj też nie widzę jakichś tam spektakularnych efektów. Jest to bardzo przyjemne, nawilżające serum, które wchłania się w skórę no, dosłownie w ciągu kilku sekund. Nie pozostawia żadnej tłustej, znaczy tłustej to wiadomo, ale nie pozostawia żadnej lepkiej warstwy, czy błyszczącej, czy coś w tym stylu. Także myślę, że będzie to kosmetyk, który przypadnie do gustu na pewno osobom z cerą przetłuszczającą się, czy mieszaną, bo tak jak mówię, nawilża, ale zupełnie się wchłania. Natomiast dla mnie to jest takie bardzo przeciętne, muszę powiedzieć, serum nawilżające, których na rynku jest dużo i znowuż uważam, że nie do końca jest to kosmetyk, który spełnia moje oczekiwania i za który byłabym w stanie po prostu zapłacić jego pełno tą wymiarową cenę. I trzeci, ostatni kosmetyk to jest krem pod oczy i tutaj muszę Wam powiedzieć, że z tego kosmetyku jestem zadowolona. Jest to opakowanie również w tym samym stylu otrzymane, czyli ta taka buteleczka z pompką. No i mamy tutaj 30 ml i to jest dobra wiadomość, bo przeważnie kremy są właśnie w tych opakowaniach 15 ml, czyli tutaj mamy dwa razy więcej. Krem kosztuje chyba coś około 50 czy ponad 50 funtów. Ja go kupiłam oczywiście z tą 40% zniżką, czyli zapłaciłam tam 30 z kawałkiem i ja myślę, że w tej cenie to warto jest ten krem kupić, bo tak jak mówię, on ma właśnie to duże opakowanie i to już trzeba sobie przeliczyć, że wówczas warto. Natomiast jeśli chodzi o działanie, to jest to krem bardzo lekki. Jedna taka pompka wystarczy na położenie kilku warstw pod obydwoma oczami i rzeczywiście pomimo tej swojej lekkości, on bardzo ładnie tą skórę nawilża, a przy okazji jej w ogóle nie obciąża. Kiedy były takie zawieruchy, było naprawdę zimno, mroźno, to dla mnie ten krem był troszeczkę za mało. Ja sobie lubiłam jeszcze dołożyć trochę olejku pod oczy, czy nawet jeszcze dołożyć kolejnego kremu pod oczy, tego z Madara. On jest taki bardziej treściwy. Natomiast ten w takie inne, każde inne normalnie dni, czy też na noc, bo ja go używam i rano, i wieczorem i sprawdza się naprawdę bardzo fajnie. Jest delikatny, jest nawilżający, ładnie współpracuje z makijażem. Można go oczywiście stosować warstwowo w połączeniu z olejkiem, czy pod jeszcze inny krem. Także ja uważam, że jest to bardzo fajny kosmetyk, o bardzo oczywiście dobrym, naturalnym składzie. Mam wrażenie, że tą skórę pod oczami też delikatnie wygładza. Także ten kosmetyk mi osobiście przypadł do gustu i na pewno mogę Wam polecić, ale jeżeli miałabym podsumować ogólnie wszystkie kosmetyki z FOM London, to muszę Wam powiedzieć, że trzeba być tutaj ostrożnym, bo uważam, że nie wszystkie te kosmetyki są warte swojej ceny. Na pewno warto polować na promocje i warto na pewno sobie te kosmetyki wypróbować, natomiast to nie jest tak, że każdy z tych kosmetyków jest dobry. Ja uważam, że niektóre są dosyć przeciętne i tutaj no już trzeba by sobie samemu po prostu podjąć decyzję, ile jesteśmy tak naprawdę w stanie zapłacić za jakiś taki kosmetyk, który no rzeczywiście ma bardzo dobry skład, ale tutaj to działanie nie jest jakieś tam, wiecie, rewelacyjne, czy tam takie, żeby nie wiadomo, co tam się działo na tej twarzy. Dalej mam takie kosmetyki, które odkryłam w zeszłym miesiącu, zamawiając sobie zestaw próbek. Mówię o firmie Trevarno. Ja nie wiem, jak to się mówi, więc mówię tak, jak jest napisane. Firma Trevarno, ja tą firmę już widziałam na stronie Love Lula i też na kilku tam różnych sklepach z kosmetykami naturalnymi. Nigdy nie miałam wcześniej okazji przetestować żadnego z tych kosmetyków, dlatego zakupiłam sobie bezpośrednio ze strony producenta taki zestaw próbek. Tam jest cała lista kosmetyków, których próbki możemy sobie wybrać. Jak widzicie, te próbki są dosyć solidne. Tutaj mam olejek o pojemności 5 ml, a te kremy to chyba mają po 10 czy może też 5, nie wiem, ale wiecie co, te opakowania są na tyle duże, że śmiało można te kosmetyki potestować i wyrobić sobie tam jakąś opinię na ich temat. I tak jak mówię, jest tam ta lista tych kosmetyków, możemy sobie 3 różne wybrać i to chyba kosztowało tam 4 czy 5 funtów, żeby taki zestaw tych próbek otrzymać. I ja sobie wybrałam olejek do oczyszczania twarzy, krem taki odżywczy na noc i balsam. I teraz tak, jeśli chodzi o ten olejek, to on pełne jego opakowanie ma 100 ml i również ma taką fajną fioletową buteleczkę, natomiast nie jestem pewna, czy pełne opakowanie ma jakąkolwiek pompkę, bo tego na zdjęciu nie widzę i wydaje mi się, że nie ma, także jest tak po prostu odkręcany, tak jak i ta miniaturka, takim aluminiową nakrętką i to mnie troszeczkę zniechęca przed zakupem pełnego opakowania, bo wiem, że będę się z taką formą opakowania męczyć. Ja uważam, że olejki takie do oczyszczania to powinny mieć jakiekolwiek dozowanie
naniki, a nie taką po prostu otwartą dziurę, bo ja ten olejek, jak używałam, to też nieraz mi się zdarzyło wylać go po prostu zbyt dużo. Słuchajcie, olejek bardzo fajnie sobie radził z demakijażem, ładnie tą skórę doczyszczał. Ja go stosowałam również do demakijażu, jak również do takiego drugiego oczyszczania, czy też do porannego oczyszczania. To jest olejek, który nie zawiera emulgatorów, czyli typowo taki do oczyszczania OCM, więc po prostu, kiedy go już rozprowadzimy na twarzy, wymasujemy tą twarz, to później ściągamy to wszystko jakąś tam właśnie nawilżoną ściereczką na tej samej zasadzie jak ten balsam do oczyszczania. Olejek ma bardzo przyjemny zapach, tak jak jest tu napisane, lawenda i geranium, to rzeczywiście jest to właśnie taki zapach, pomimo zawartości... Przepraszam, olejków eterycznych, on w żaden sposób moich oczu nie podrażniał, też nie zostawiał żadnej mgły, także sprawdzał się naprawdę bardzo fajnie, ale mimo wszystko nie wiem, czy zdecyduję się na zakup, dlatego że 100 ml tego olejku kosztuje 22 funty, on ma dosyć prosty skład, więc nie wiem, czy on jest wart po prostu tej ceny i również to opakowanie nie do końca mi się podoba, bo chociaż buteleczka jest bardzo ładna, minimalistyczna, kolorowa, to po prostu brakuje mi tutaj jakiejkolwiek pompki i dlatego nie wiem, czy kiedykolwiek skuszę się po prostu na zakup tego olejku. Dalej mam krem na noc, krem taki replenishing, czyli to jest taki odżywczy, odbudowujący krem. On również zawiera w sobie olejki eteryczne, chyba też lawendy. Tak mi się wydaje, że to jest też lawenda i geranium albo coś podobnego. Zapach jest dosyć intensywny, ale to są takie właśnie zapachy z olejków eterycznych, które mi osobiście nie przeszkadzają. Też nie zauważyłam, żeby krem w jakikolwiek sposób mnie podrażniał. Jest to krem, który ma konsystencję takiego naprawdę gęstego masełka, który się później na skórze rozpuszcza, rozprowadza i on bardzo silnie tą skórę natłuszcza. Także jest to krem typowo dla osób z cerą suchą bądź też z cerą dojrzałą. Oczywiście, jeżeli jesteście młoda, macie cerę suchą, to też jak najbardziej tak, ale jeżeli macie cery przytłuszczające się czy mieszane, to myślę, że będzie to zbyt ciężkie. Tak jak mówię, krem jest bardziej natłuszczający niż nawilżający. Ja widziałam, że moja skóra rano była właśnie taka nawilżona, ale jakby tylko z zewnątrz. Nie ma tej krem takiej mocy nawilżania skóry od wewnątrz. I tutaj właśnie to jest taki mój zarzut, bo pomimo, że krem jest fajny, jest taki tłuściutki, ładnie pachnie, ładnie się rozprowadza, to brakuje mi w tym kremie jakiejś takiej finezji. On dla mnie jest taki zbyt toporny, taki wiecie, prosty natłuszczacz, aczkolwiek o bardzo fajnym składzie i przyjemnym w używaniu, ale jakoś mi tak czegoś w tym kremie brakuje, żeby on mi miał zachwycić. Niemniej jednak próbka jest na tyle pokaźna, że on mi tutaj naprawdę, ja go już używam dosyć długo, oczywiście nie codziennie, ale często, bo mimo wszystko jeszcze nawet połowy tego słoiczka nie zużyłam, także taka próbka wystarczy na naprawdę na długo. I dalej trzeci kosmetyk to jest Revitalizing Balm, czyli balm rewitalizujący. Ja myślałam, że to jest balsam do twarzy, ale później się okazało, że on jest do ciała, ja tam po prostu źle doczytałam. Słuchajcie, jest to balsam oczywiście na bazie naturalnych maseł olejków z dodatkiem olejków eterycznych, głównie rozmarynu i on właśnie tym rozmarynem chyba i też wydaje mi się, że lawendą pachnie. Podoba mi się konsystencja tego balsamu, bo przeważnie tego typu naturalne balsamy są takie sztywne, a on jest właśnie taki miękki, ma taką fajną, jedwabistą konsystencję, dzięki temu ładnie się na skórze rozprowadza. Ja używam tego balsamu głównie do rąk i do stóp, bo on bardzo ładnie skórę, tak jak mówię, nawilża, natłuszcza i jeszcze przy okazji ma te olejki takie no, przyjemne właśnie do tych partii ciała. Natomiast oryginalnie on jest przeznaczony niby do... na problemy z bólami mięśni, z bólami stawów, bo on właśnie ma przynosić ulgę w tego typu problemach. Ja nie umiem tego sprawdzić, bo nie mam tego typu problemów, ale ogólnie jako balsam nawilżający o ładnym takim właśnie ziołowym, rozmarynowym zapachu to się sprawdza, także ten kosmetyk mi się nawet podoba, ale ogólnie muszę Wam powiedzieć, że firma jako tako, znaczy te próbki nie wzbudziły jakiegoś mojego większego zainteresowania firmą. Jeżeli oczywiście kiedyś jakiś kosmetyk wpadnie w moje ręce, to go chętnie zużyję. Może kiedyś tam jakiś kosmetyk zakupię, ale nie jest tak, że jakoś mnie te próbki na tyle zachwyciły, żebym teraz biegła i coś tam kupowała po prostu na spokojnie. Może kiedyś tak, ale ogólnie uważam, że bardzo fajnie, że można sobie takie próbki zamówić, także ja Wam to na dole podlinkuję. Jeżeli byłybyście ciekawe, to tam sobie można wybrać jakieś tam kosmetyki i sobie po prostu przetestować, bo może się Wam coś spodoba, a może, nie wiem, zastanowię się, może za jakiś czas zakupię jeszcze inny zestaw próbek z innymi po
prostu kosmetykami, żeby mieć jakiś tam szerszy pogląd na temat firmy ogólnie. Dalej słuchajcie, kosmetyk, który też zaczęłam stosować w tym miesiącu, a wyjęłam go ze swojej szafki przepastnej. I to jest serum z kwasem hialuronowym z firmy SkinPep. O tej firmie ja już Wam naprawdę wielokrotnie mówiłam, bo to jest firma koreańska, ale ja ją tutaj kupuję normalnie bezpośrednio z ich strony. I to są takie kosmetyki, które są bardzo zaawansowane moim zdaniem technologicznie, bo mają tam zawartość różnych takich właśnie peptydów i tam jest serum z retinolem i tutaj mamy to serum z kwasem hialuronowym. Dla mnie to są kosmetyki dosyć podobne do The Ordinary i te ceny również też są podobne. Tutaj mam 30 ml. Kosmetyk mi się bardzo podoba pod tym względem, że ma fajną konsystencję i fajne opakowanie. Tutaj płacimy mniej więcej tyle samo, co za ten serum z kwasem hialuronowym z The Ordinary i mniej więcej one też składowo są podobne i tak dalej, ale tamto serum z The Ordinary to jest, wiecie, pipetka, a tutaj mamy taką tubkę i taką postać bardziej żelową. Dzięki temu on się fantastycznie nakłada na twarz. Ja go oczywiście używam do aplikacji olejków głównie, czyli na dłoń wylewam odrobinę tego żelu hialuronowego, potem dokładam olejek i taką mieszankę nakładam na skórę twarzy. Dzięki temu olejki się bardzo fajnie wchłaniają. To serum z kwasem hialuronowym jak gdyby wciąga te wszystkie olejki w głąb siebie. Również mam wrażenie, że to serum tak się nie lepi, bo często te serum z kwasem hialuronowym one zostawiają taką lepką, jakby ściągniętą warstwę, a tutaj tego nie zauważyłam. Także bardzo fajny kosmetyk. On kosztował coś tam około chyba 5 funtów, ale również występuje w większej pojemności, także bardzo możliwe, że kiedyś się skuszę po prostu na większe opakowanie, ale ogólnie bardzo Wam polecam. Oczywiście linka zostawię na dole. Jeżeli będziecie miały ochotę sobie kupić, to polecam. Dalej mam maseczkę z firmy Madara. Słuchajcie, ja już na pewno Wam kiedyś mówiłam o tym kosmetyku. To jest kiedyś na początku, jak tylko zaczęłam subskrybować pudełeczko Lovelula, to miałam takie małe opakowanie, ja mam tam bez 12,5 ml. Tutaj mamy pełne opakowanie, które ma aż 60 ml. Produkt nie jest drogi, bo on kosztuje chyba coś koło 35 funtów, ale jest to wydajna rzecz, bo tego nie nakładamy dużo, mamy tutaj aż 60 ml, także to jest też zakup taki po prostu na ładnych parę miesięcy. Słuchajcie, bardzo się polubiłam z tą maseczką, zresztą już wtedy jak miałam to małe opakowanie, to ją bardzo lubiłam. To jest maseczka, którą możemy wykorzystywać moim zdaniem na trzy sposoby. Po pierwsze, nakładamy na twarz, 15-20 minut zmywamy, tak jak każdą inną kremową, nawilżającą maseczkę. Ja w ten sposób jej nie stosuję, bo jest mi jej szkoda po prostu zmywać jej po 15 minutach, bo uważam, że no, lepiej jest po prostu ją zostawić na noc. No i właśnie to zostawienie na noc to są dwa kolejne sposoby. Po pierwsze, nakładamy całą swoją pielęgnację, łącznie z kremem nawilżającym i na to później nakładamy niewielką ilość tej maseczki, czyli taki właściwie bym powiedziała styl troszeczkę azjatycki. I dzięki temu ta maseczka fajnie przytrzymuje nam tą całą pielęgnację, którą położyłyśmy. Ona jak gdyby ją wtłacza w skórę. Ta maseczka zostawia taki film, tak jakby zastyga delikatnie dzięki temu tego kremu, który wcześniej nałożyłyśmy. Nie wycieramy w poduszkę, nie wiem, nie wyparowuje nam to wszystko, tylko ona po prostu tą całą pielęgnację jak gdyby wtłacza nam w skórę i tak przytrzymuje. Nawet jeżeli ta pielęgnacja jest bogata, nałożymy sobie jakieś olejki, jakieś balsamy, jakiś tłusty krem, to pomimo tego ta maseczka później nałożona na wierzch to fajnie wszystko scala i przytrzymuje. A jeżeli macie skóry takie bardziej przetłuszczające się i nie lubicie jakichś tam ciężkich, wiecie, 50 warstw na twarzy, to wówczas ta maseczka śmiało Wam zastąpi krem na noc, bo ona jest stosunkowo lekka, ale jest bardzo ładnie nawilżająca. Także moim zdaniem kosmetyk świetny. Ona tutaj jest niby moisturizing i radiance. Ja nie zauważyłam żadnego radiance, powiem Wam szczerze, żadnego takiego rozświetlenia i tak dalej. Oczywiście ta skóra jest bardziej nawilżona, dzięki temu ona automatycznie wygląda na bardziej wypoczętą i promienną, ale ja nie zauważyłam jakiegoś tam Bóg wie rozświetlenia, ale jeśli chodzi o nawilżenie, to uważam, że maseczka jest rewelacyjna i na pewno jest warta jest swojej ceny, ale też na Madarę można znaleźć jakieś tam promocje, bo zdaję sobie sprawę, że to jest kosmetyk no, stosunkowo drogi. Dalej mam jakieś tam kosmetyki do ciała. Słuchajcie, zakupiłam jakiś czas temu naturalny dezodorant po raz pierwszy. Jak dotąd używałam takich naturalnych, znaczy naturalnych, chciałam powiedzieć, tradycyjnych dezodorantów.
o których się ostatnio mówi dużo, że są niezdrowe, że zawierają to aluminium, że mogą powodować raka piersi. Nie wiem, jakoś tak wcześniej sobie zupełnie nic z tego nie robiłam, a teraz nie wiem, czy to im człowiek starszy, tym bardziej się boi jakichś tam różnych chorób, czy coś, nie wiem. W każdym razie zaczęłam się bardziej interesować tymi dezodorantami naturalnymi, które właśnie tego aluminium nie zawierają. No, tych dezodorantów jest sporo, ale one jeszcze nie są aż tak bardzo popularne i też są stosunkowo drogie, dlatego przez dłuższy czas nie wiedziałam po prostu, na co się zdecydować. Koleżanka poleciła mi ten, ja go kupiłam w Holland & Barrett, Salt of the Earth, i ten dezodorant kosztował chyba z 5 funtów, ale jego tu jest dosyć dużo, tu jest 100 ml, przy czym jest to taki po prostu tradycyjny spray. Jest jeszcze wersja tego dezodorantu w formie takiego sztyftu, ale ją trzeba nakładać na mokrą skórę i jakoś, nie wiem, czy mnie to jakoś tak odpycha, nie wiem, czy sobie z tym poradzę po prostu. Natomiast postanowiłam wypróbować najpierw ten. On też występuje tam chyba w 2 czy 3 różnych wersjach zapachowych. Ja mam taką wersję zupełnie bezzapachową i muszę Wam powiedzieć, że to naprawdę działa. Ja nie mam jakichś problemów z nadmierną potliwością. Oczywiście teraz mamy zimę, więc też, no nie wiem, jak to będzie latem, czy on będzie nadal działał latem, czy nie, ale na dzień dzisiejszy muszę Wam powiedzieć, że on się całkiem fajnie sprawdza. Może delikatnie hamuje pocenie, a jeżeli nawet już się spocimy, to po prostu no on blokuje jakiś tam przykry zapach, który może się z nas wydobywać. Także pod tym względem działa, bo to jest właśnie dezodorant, a nie antyrespirant, także tu trzeba sobie z tego dawać sprawę. Ale ja jestem z tego kosmetyku naprawdę bardzo zadowolona i uważam, że on działa. I na początku używałam go tylko jak miałam, wiecie, dzień wolny, a teraz używam go również do pracy i czuję się całkiem komfortowo, szczególnie, że tak jak mówię, jeszcze jest stosunkowo zimno, więc też człowiek się tak nie poci. Ale uważam, że warto, szczególnie, że produkt był niedrogi, także jestem z niego naprawdę zadowolona. I dalej jeszcze kosmetyki do ciała, słuchajcie, olejek, który otrzymałam w tym nowym pudełeczku subskrypcyjnym Skin Organics, Clean Skincare, coś tam, Skin Organics, tak. Olejek do ciała z firmy Inner Senses i to jest oczywiście edycja limitowana, bo to był olejek skomponowany specjalnie właśnie pod kątem tego pudełka, ale na stronie oczywiście mamy wybór różny tych olejków o bardzo różnych zapachach. Olejek uważam, że jest świetny, tutaj jest wersja z patchouli, szałwią i Yang Yang. Ja ostatnio bardzo się uzależniłam wręcz od tego zapachu Yang Yang, bardzo mi się podoba. Uważam, że ma w sobie coś takiego narkotycznego, jest jakiś taki ciepły, otulający, jakiś taki zmysłowy, bardzo mi się ten zapach podoba. I ja ten olejek po prostu aplikuję razem z żelem aloesowym, tutaj jest Dr. Organic, ale bez względu na z jakim żelem. Uwielbiam taką formę nawilżania skóry, to już Wam chyba wcześniej też o tym mówiłam. Uwielbiam taką formę nawilżania skóry ciała. Ja oczywiście też mam jakieś balsamy, jakieś masełka, które stosuję, bo one mnie wszystkie kuszą, one ładnie pachną i tak dalej, ale zdecydowanie moim faworytem, jeśli chodzi o pielęgnację skóry ciała, to jest właśnie połączenie olejku i żelu aloesowego. Uważam, że to jest rewelacyjna forma. Jeśli chodzi o sam ten olejek, to w ogóle nałożony nawet na suchą skórę, on się bardzo fajnie wchłania. On się zachowuje troszeczkę jak te suche olejki, także wchłania się i nie pozostawia takiej tłustej warstwy. No ale nakładany już z żelem aloesowym, to już w ogóle wchłania się to wszystko natychmiastowo. Skóra jest przepięknie wygładzona, jest ładnie nawilżona, ale nie pozostawia w ogóle żadnej uczucia takiego lepkości czy tłustości. A przy okazji te wszystkie olejki do ciała, one przepięknie pachną i to są zapachy takie naturalne, nie męczące, bo to one z reguły mają właśnie te wszystkie olejki eteryczne, także uwielbiam taką formę właśnie nawilżania skóry, także jeżeli jeszcze tego nie próbowałyście, to spróbujcie. Wiem, że wiele osób nakłada olejek do ciała na mokrą skórę, po prostu ciała. Ja też to wcześniej robiłam, ale jest to dla mnie trochę kłopotliwe, ja potem marznę, ja potem nie wiem, czy mam się wytrzeć, czy nie wytrzeć. Fajnie, skóra jest nawilżona, ale sama aplikacja jest dla mnie kłopotliwa. Natomiast tutaj ja normalnie wychodząc z kąpieli, czy tam spod prysznica, wycieram się i potem bezpośrednio na dłoni mieszam żel aloesowy z tym, z olejkiem, tym czy jakimkolwiek innym i w ten sposób to na całe ciało aplikuję i dla mnie to jest ulubiona forma właśnie, tak jak mówię, nawilżania skóry ciała. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć, to są te chusteczki takie bawełniane do
do oczyszczania twarzy, do wycierania, nie wiem, do zmywania. O tych takich, tego typu chusteczkach dużo się ostatnio słyszałam na YouTubie, bo wiem, że w Polsce dziewczyny często mówią o tych chusteczkach Tami. Ja oczywiście tutaj nie mam do nich dostępu. Ja szukałam i w Butch, i w Superdragu tego typu w ogóle chusteczek, nic oczywiście znaleźć nie mogłam. Aż w końcu Alunia, oczywiście, bo Ala to zawsze wie, gdzie czego szukać, mówi, że ona te chusteczki kupiła na AliExpress, więc ja sobie myślę, no pewnie, że tak, no bo po co ja chodzę w ogóle po sklepach, szukam po tych półkach, trzeba było od razu wejść na AliExpress, bo tam wszystko można znaleźć i kupiłam, to jest opakowanie niewielkie, bo tu jest tylko 20 tych chusteczek, ale ja kupiłam je na próbę, żeby sprawdzić, czy ja w ogóle będę z nich korzystać, czy nie, więc następnym razem już kupię większe opakowanie. Te chusteczki są tej wielkości, także nie są one zbyt duże, ale wystarczająco duże. Słuchajcie, bardzo fajne, dobre są do metody OCM, dlatego że normalnie jak używamy jakiejś tam ściereczki musinowej czy coś, no to ona automatycznie już jest brudna i potem może nie można tego doprać, nie wiem, a to fajnie się właśnie do tej metody sprawdza, żeby tą warstwę z olejku i tego rozpuszczonego makijażu zetrzeć, bo to oczywiście można moczyć, bo to nie jest taka, wiecie, że się rozpada, tylko to jest autentycznie bawełna. Możemy to zmoczyć, odcisnąć i oczyścić sobie twarz właśnie z olejku. Też fajnie się sprawdza do zmywania maseczek, nie wiem, no do jakiegoś tam osuszenia. Dla mnie to będzie rewelacyjna sprawa w podróż, bo nie zawsze mamy sobie możliwość wyprać tych naszych ściereczek do twarzy, a tak to po prostu używamy, wyrzucamy i fajnie, także będę już zawsze chciała mieć te kosmetyki, te ściereczki właśnie w swojej łazience, żeby je używać, kiedy po prostu będę tego potrzebować. Uważam, że rewelacyjna sprawa. Dalej, słuchajcie, już przechodząc z pielęgnacji do kolorówki, to chciałam Wam wspomnieć o tym błyszczyku do ust, który również otrzymałam od Justynki, to jest firma Clarence, nazywa się to Instant Light Natural Lip Perfector. Bardzo mi się podoba to opakowanie, podoba mi się ten sposób aplikacji, że on ma na końcu taką gąbeczkę, bardzo się przyjemnie to aplikuje. Sam produkt uważam, że jest świetny, fajny jest jako dostosowania solo, bo on nadaje delikatny kolorek ustom, nadaje bardzo ładny połysk i bardzo ładnie te usta zabezpiecza, no po prostu działa jak balsam do ust, ale również bardzo fajnie się sprawdza jako baza pod pomadkę, bo pomadki i tak się dobrze na nim trzymają, a przy okazji właśnie nie wysuszają ust, także rewelacyjny kosmetyk. Ja na początku go rzadko stosowałam, bo po prostu o nim zapominałam, a teraz już mi to tak weszło w krew, że używam go praktycznie za każdym razem, jak wykonuję makijaż, to od razu nakładam ten balsam i wykonuję całą resztę makijażu i potem już usta mam przygotowane właśnie do nałożenia pomadki, także świetny produkt i nie wiem, bo to jest malutkie opakowanie, tu jest chyba tylko 5 czy tam 10 ml. 5 ml, także nie wiem, czy jest to pełne opakowanie, czy tylko taki travel size, ale świetny produkt i myślę, że będę chciała sobie zakupić następny, jak już mi się skończy. I dalej mam dwie rzeczy z kolorówki, o których chciałam wspomnieć. Pierwsza rzecz to już jest coś, co pokazywałam Wam już wcześniej i to jest Makeup Revolution, ten rozświetlacz Pro Illuminate. Słuchajcie, to już jest kosmetyk, który ja mam od jakiegoś czasu. Ja go na początku używałam, na pewno go pokazywałam w jakimś makijażu i potem leżał gdzieś tam z boku, bo zaczęłam używać tego Vibo Diamond Illuminator i on jakoś tak leżał na wierzchu i go cały czas używałam, a teraz ostatnio znowu sobie przypomniałam o tym i jestem w nim znowuż na nowo, że tak powiem, zakochana. Jak widzicie, opakowanie jest olbrzymie, bo my tu mamy 15 gram, także olbrzymi jest ten rozświetlacz i chociaż ja go używam, już mam go od dawna i używam go często, to nawet ta faktura tutaj jeszcze się nie starła, także bardzo wydajny. Oczywiście niedrogi, no opakowanie jak to opakowanie, ten plastik jest dosyć tandetny, mam nadzieję, że się szybko nie rozwali, bo jak się rozwali, no to już będzie koniec. W każdym razie przepiękny jest ten rozświetlacz, on bardzo ładnie, ma przede wszystkim bardzo ładny kolor, taki szampański, taki cielisty, dzięki temu on pasuje naprawdę do praktycznie każdego makijażu i podejrzewam, że będzie również pasował do każdej karnacji, do każdego typu urody. Również on bardzo ładnie wygląda pod tym względem, że wygląda tak naturalnie. Nałożony delikatnie daje naturalny blask, ale później możemy go dołożyć. I jeżeli lubicie takie, wiecie, makijaże instagramowe z takim konkretnym, metalicznym błyskiem, to jak najbardziej ten efekt można uzyskać również tym rozświetlaczem. Także świetny kosmetyk, niedrogi jak to Makeup Revolution. Uważam, że warto się nim zainteresować. I kolejna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, a zobaczycie ją w akcji za tydzień, bo kupiłam sobie, mowa o paletce Zoeva, kupiłam sobie, pokazywałam Wam w holu dwie paletki Zoeva, jedną do makijażu oczu, jedną do makijażu twarzy. Ja już ten filmik nagrałam z tym makijażem, także on się pokaże, wydaje
wydaje mi się, że za tydzień. A tutaj chcę Wam pokazać tą paletkę właśnie Basic Moment, to jest Blush Palette, czyli taka paletka do konturowania twarzy, gdzie mamy bronzer, rozświetlacz i róż. Jestem zachwycona tymi kosmetykami, słuchajcie, bardzo ładnie wyglądają na skórze, ja mam je w tej chwili wszystkie trzy na policzku, chociaż ja wiem, że moja kamera to ona strasznie przekłamuje i kolory i w ogóle intensywność, także, ale musicie mi uwierzyć na słowo, bardzo ładnie wyglądają te wszystkie trzy kosmetyki. Ten rozświetlacz, pomimo że jest złoty, ale jest to bardzo ładne złoto i bardzo ładnie wygląda na skórze, myślę, że będzie pięknie wyglądać latem na opalonej skórze, ale nawet teraz wszystkie te kosmetyki, one są stosunkowo mało napigmentowane, dzięki temu są bardzo łatwe w aplikacji, wyglądają na twarzy bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, tak bardzo dziennie, naturalnie. Naprawdę bardzo fajny kosmetyk, zresztą zobaczycie go w makijażu, w akcji. Ja jestem z tej paletki naprawdę bardzo zadowolona, szczególnie, że jest mała, poręczna. Otwieram i jedną paletką sobie robię całą twarz, także używam jej praktycznie ostatnio codziennie i naprawdę mogę Wam ją polecić. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków używałyście i czy macie podobne zdanie do mojego, czy może wręcz przeciwnie. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowane i których z tych kosmetyków. Ja chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że nie wiem, jak często zaglądacie w opisy filmu. Ja oczywiście zawsze zostawiam nazwy wszystkich kosmetyków, o których mówię i również zostawiam linki, ale w tej chwili dołożyłam do swojego opisu filmów taki dodatkowy akapit, taką dodatkową sekcję, w której będę Wam wklejać wszelkiego rodzaju linki i kody promocyjne, jakie mam i jakimi mogę się z Wami podzielić. Na razie są tylko dwa, ale mam nadzieję, że będzie ich w przyszłości więcej. Jeden to jest po prostu kod do zakupów na stronie Lovelula, a drugi to jest kod do zakupów na stronie Feel Unique. Tam, jeżeli klikniecie w mojego linka, to dostaniecie kod promocyjny, który daje Wam 10 funtów zniżki na zakupy powyżej 30 funtów. Także jeżeli macie tam na oku, nie wiem, może jakąś ładną paletkę do oczu albo jakieś kosmetyki do pielęgnacji twarzy, to mi się wydaje, że 10 funtów off, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa, także zachęcam Was do sprawdzenia. Nawet jeżeli już wcześniej robiłyście zakupy na Feel Unique, to możecie po prostu wpisać inny adres e-mailowy i ten kod i tak przejdzie. Też zamieściłam taką informację odnośnie linków afiliacyjnych, żebyście wiedziały, że niektóre linki, które wklejam w opisy swoich filmów, są linkami afiliacyjnymi. To oznacza, że jeżeli dokonacie zakupu za pośrednictwem któregoś z tych linków, to ja mogę otrzymać jakąś tam niewielką prowizję z tych zakupów i dzięki temu po prostu wspieracie mój kanał, bo będę miała na zakupy jakichś tam kolejnych kosmetyków, które będę mogła dla Was przetestować, czy może wreszcie zainwestuję w jakiś lepszy sprzęt, nie wiem, w lepszy aparat, czy w lepsze oświetlenie. Także jeżeli macie ochotę, jeżeli będziecie dokonywać jakichś tam zakupów, to mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać po prostu, że te linki są afiliacyjne, ale taką informację zamieściłam na dole, żeby nie było jakichś tam nieporozumień. Słuchajcie, to by było na tyle. Zapraszam Was oczywiście do polubienia filmiku, zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was do swojego Instagrama, bo tam jestem aktywna praktycznie codziennie i myślę, że coraz ładniejsze zdjęcia udaje mi się robić, także zajrzyjcie i ocencie same. Zapraszam Was również do polubienia mojego fanpage'a, dlatego że tam ja naprawdę zamieszczam informacje o wszelkiego rodzaju promocjach, które uda mi się znaleźć, także myślę, że może coś tam skorzystacie z tego fanpage'a, a on jest tak niewielki, że chciałabym go jakoś rozruszać, także jeżeli tylko jesteście aktywni na Facebooku, to zajrzyjcie na tego mojego fanpage'a i tam zalajkujcie, ja nie będę Wam śmiecić, bo ja tych postów nie robię jakoś tam szczególnie dużo, ale od czasu do czasu o czymś tam po prostu informuję i żebyście też były na bieżąco. To już by było na tyle, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!